10 września w ubiegły piątek została przeprowadzona i zakończyła się druga rekrutacja na rok pierwszy, na rok propedeutyczny do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Po tej drugiej rekrutacji możemy już powiedzieć, że formację w naszym seminarium rozpocznie w bieżącym roku akademickim 11 kleryków. Od kilku lat już formacja w naszym seminarium trwa 7 lat, ponieważ rozpoczyna się okresem propedeutycznym trwającym cały rok akademicki. Ten czas jest przeprowadzany, odbywa się w oddzielnym miejscu, w oddzielnym budynku, w Łasku Kolumnie. Tam nasi nowo przyjęci klerycy już w najbliższą sobotę, 18 września, rozpoczną swoją formację od takiego okresu zgrupowania, trochę wyciszenia także na płaszczyźnie duchowej, czegoś w rodzaju rekolekcji, aby później rozpocząć ten okres, na który składa się częściowo formacja intelektualna, mają już zajęcia wprowadzające w studiowanie, zwłaszcza teologii, ale także inne zajęcia o takim charakterze formacyjnym. W tym roku akademickim mamy w naszym seminarium 42 alumnów, co sprawia, że ten poziom jakoś od kilku lat się utrzymuje na mniej więcej podobnym poziomie. Oczywiście modlimy się o nowe powołania, pragnęlibyśmy, żeby więcej młodych ludzi wybierało tę drogę. Natomiast jako wychowawcy seminaryjni cieszymy się z każdego człowieka młodego, który wybiera tę drogę. Staramy się towarzyszyć mu jak najlepiej potrafimy, tak żeby mógł rozpoznać to, tak jak mówił ksiądz arcybiskup patron Łąk ostatnio także do kleryków. Każdy z nich ma rozpoznać, czy to, co odczuwa jako Boże powołanie, jest rzeczywiście Bożym powołaniem i czy Pan Bóg go powołuje do życia w kapłaństwie, czy Pan Bóg może powołuje go do innego rodzaju życia, na przykład w rodzinie. I temu też służy ten czas seminaryjny i temu służymy my jako wychowawcy seminaryjni, żeby tym młodym ludziom pomóc właśnie w takim rozeznaniu. Każdy ma szansę odnieść sukces w seminarium, niezależnie od tego, czy zostanie księdzem, czy nim nie zostanie, czy rozpozna, że to nie jest jego droga przy pomocy Kościoła i wychowawców. A zatem pełni energii i pełni radości rozpoczynamy ten czas. Proszę o modlitwę, zwłaszcza w intencji tych nowo przyjętych, aby mogli dobrze wejść w ten okres swojej formacji, ale także w intencji całego seminarium i o nowe powołania.